Początek sezonu dla Mateusza Łobaczewskiego nie był zbyt udany. Po kilku błędach, jakie przytrafiły się golkiperowi Odry Wodzisław, zawodnik usiadł na ławce. W bramce zastąpił go Richard Mrozek. Tyle tylko, że czeski bramkarz również nie okazał się zbawieniem Odry. Na mecz z rezerwami Podbeskidzia Bielska-Biała do bramki wrócił zatem Mateusz Łobaczewski. Zawodnikowi taka przerwa wyszła na dobre, bo został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Odżyłem, początek nie był najgorszy, może dwa pierwsze mecze, ale później trochę błędów się zdarzyło i mi i reszcie drużyny. Bardzo się cieszę, że skoczyłem z powrotem i w takim jeszcze stylu. A gdy z tyłu ma się pewnie broniącego bramkarza, to i o zwycięstwo dużo łatwiej. To najważniejsze, że wygrywamy, ale dodatkowo strzelamy bramkę i tu już od chyba 8 czy 9 meczów nie strzeliliśmy tej bramki. To była nasz największy problem w strzelaniu bramek. W końcu się udało, zagrać na zero. Naprawdę wdaliśmy w to 100% tego, co mogliśmy dać i udało się. Na szczęście się udało, może się odbijemy w końcu od dna i w końcu ruszymy, bo czekaliśmy na tą bramkę. Już w poprzednim meczu z karnego się nie udało. Myślę, że zmobilizuje nas to na tyle i morale urosną. Mam nadzieję, że wygramy kolejny mecz. Mateusz Balcer jedyną bramkę w tym meczu strzelił dopiero w 83 minucie. Czy Mateusz Łobaczewski miał przeczucie, że ten gol po prostu musi wpaść? Czy pojawiły się w jego głowie wątpliwości? Czy czułem? To jest pytanie, bo ta bramka już naprawdę tyle meczów na to czekaliśmy. Pod Beskidzie nie grało ani dobrze, ani źle. Oni po prostu cofnęli się, czekali na to, co my zrobimy. Spróbowali grać kontrami. Mieli jedną sytuację w pierwszej połowie, którą mogli strzelić. Udało mi się obronić, ale 90% posiadania piłki to my mieliśmy i gramy naprawdę bardzo dobrą piłkę. To, że znajdujemy się na ostatnim miejscu, to jest naprawdę przypadek chyba tylko dlatego, że nie umiemy strzelać bramek. Dzięki temu zwycięstwu morale Odry powinny wystrzelić w górę. Myślę, że tak. Myślę, że w końcu te 3 punkty zapalą ten zespół do tego, żeby zdobywać jeszcze więcej punktów. I miejsce ostatnie to nie jest miejsce, na którym powinniśmy być. Odra zatem zrobiła pierwszy krok w pogoni za swoimi rywalami. Używając terminu medycznego, Wodzisławianom po katastrofalnym wypadku udało się podłączyć do respiratora. Do wykonania pomyślnej operacji i wyleczenia pacjenta potrzeba jednak jeszcze bardzo wiele pracy.